Chciałem wam pokazać pyłek kwiatowy. Moje szenszyle jak wcinają ten pyłek, to nawet rękę wyliżą, żeby się tam nic nie zmarnowało. Co do okruszka, żeby tam nic nie zostało. C idea jest trochę podobna, aby się nic bez sensu nie marnowało, aby nie tworzyć niepotrzebnych kopii i zyskać jak najwięcej wydajności, zużywając jak najmniej zasobów. Aby to osiągnąć. Wymyślono coś takiego, zobaczcie. Na pewno znacie i if, i switch. Dwie instrukcje, które pozwalają sterować kodem, wybierając jakąś tam opcję do wykonania pod warunkiem, że coś tam jest spełnione. Wiadomo. Wszystko jasne. Ale zmutowano te dwie instrukcje, dodano pewną funkcjonalność. Nazywa się to if i switch z ograniczonym zasięgiem zmiennej. O co chodzi? Szybkie yy, wytłumaczenie, popatrzcie. Zazwyczaj jest tak, bardzo często się tak dzieje, że mamy jakąś zmienną, którą musimy powołać do życia, żeby przypisać jej jakąś wartość, chociażby jakąś wartość z jakiejś tablicy, wektora, o tak jak tutaj to zrobiłem, ale to może być jakiś wynik wyszukiwania czegoś, sprawdzania, jakaś zmienna, która jest zapisem jakiegoś testu, a potem ten test instrukcją i sprawdzamy. No i jeżeli na przykład tutaj war jest dodatni, to coś tam wykonam i itd. itd. Problem polega na tym, że kiedy ten if się zakończył, zrobił co miał, to bardzo często wcale już tej zmiennej nie potrzebujemy, a jednak ona sobie będzie tam dalej żyła, zatem zabierała będzie zasoby zupełnie bez sensu. A skoro dążymy do zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby, no to trzeba by było coś tu wymyślić. No i wymyślili. Zobaczcie. Otóż do samej instrukcji warunkowej. Dodano jeszcze jedną pozycję, czyli oprócz samego warunku w nawiasach, o do tej pory if wyglądał po prostu tak, że było if i w nawiasach warunek o który pytamy. Teraz dodano możliwość wpisania inicjatora. Ten inicjator jest oddzielony od właściwego warunku o który pytamy średnikiem. Troszeczkę to przypomina pętlę for. I tutaj możemy sobie zainicjować zmienną, za którą, za, o którą za chwileczkę będziemy pytali. O na przykład sobie tutaj x robię jakąś tam losową wartością. Normalnie to może być wynik wyszukiwania jakiegoś czy cokolwiek innego. Bajer polega na tym, że teraz kiedy zweryfikuję tę wartość i podejmę decyzję, czy tutaj wyświetlać tak czy nie, to kiedy już wychodzę. Ostatnio co nagrywam, to karetki jeżdżą. Kiedy już z tego iFa wychodzę. To w tym miejscu x nie istnieje. O gdybym chciał tu sobie wyświetlić ten x, to widzimy, że jeszcze przed kompilacją tutaj już nasz wizual nam podpowiada, że coś nie gra, że tutaj x to nie wiem, co to jest w ogóle. No i bardzo dobrze, bo ten x istnieje tylko w instrukcji if. Można więc powiedzieć, że idea jest taka, żeby wciągnąć takie zmienne, które gdzieś tu tworzymy tylko na potrzeby testu, ale tworzymy je najczęściej przed ifem, żeby je świadomie wciągnąć do ifa. Właśnie. Poprzez włożenie tych instrukcji, takich tworzących jakąś zmienną na początek przed warunkiem. I niemal tak samo jest w instrukcji switch. Switch działał, jak pamiętacie, w ten sposób, iż brał sobie tutaj jakąś zmienną i sprawdzał jej wartości, czyli takie możliwe przypadki. Gdyby był zerem, wykonają się instrukcje do breaka. Gdyby był x1, to też wykonają się instrukcje tutaj do breaka, a jak ani 0 ani 1 i tu tych caseów, tych przypadków może być więcej, to wykona się jakaś domyślna instrukcja, czy tam jakiś ciąg instrukcji, aż do nawiasu zamykającego. Ale właśnie wprowadzono dokładnie taki sam myk jak z tą instrukcją IF, czyli tutaj możemy sobie przed sprawdzaniem tej zmiennej, wstawić właśnie jakiś taki inicjator, którym sobie możemy tę zmienną w ogóle w jakiś sposób Pierwszy raz utworzyć. Potem dajemy średnik i dopiero umieszczamy tutaj tę zmienną. I teraz już jak wszystkie te case'y zostaną sprawdzone, coś tam się tu wykona, coś nie, to kiedy już opuścimy switch, dokładnie tak jak wcześniej, ten X nie istnieje. Znowu tu kompilator i bez kompilowania mówi: Ej, zaraz nie znam Xa. X został powołany do życia, ale znowu jest włączony tylko w przestrzeń działania switcha. Wychodzimy ze switcha. Nie ma czegoś takiego więcej, nie marnujemy zasobów. Proste. W pliku, który Wam wyślę do materiałów źródłowych, tutaj są te przykłady, a niżej macie takie przypomnienie, o co chodziło z przestrzenią nazw. A tam było parę pytań. Generalnie to jest proste. Przeczytajcie sobie opisałem króciutko, o co chodzi z tą przestrzenią nazw. Nie trzeba już tego tłumaczyć, ale w komentarzu w tym pliku gdzieś tam będzie z przykładami. Taka uwaga techniczna. Zwróćcie uwagę, że ja mam tutaj funkcje, które nie są funkcją główną, ale to dlatego, że tworzę sobie taką aplikację, gdzie moja funkcja główna znajduje się w pliku main i tutaj ją po prostu przywołuję. Mam też swoje pliki nagłówkowe i tak dalej, a skupiam się tylko na pewnych. Zmianach i nie interesuje mnie tutaj cały program, nie tłumaczę tego od początku do końca, nie tłumaczę struktury programu. Zakładam, że coś takiego jest wam znane, a jeżeli nawet nie jest znane, to nie musicie przecież mieć odtworzenia dokładnie tego, co ja tutaj mam. Was interesują z reguły te rzeczy, które tutaj omawiam wewnątrz tych swoich tam funkcji, jakichś pomocniczych. No to są takie funkcje techniczne dla mnie, żeby mi się tutaj łatwiej było po projekcie poruszać, implementować sobie jakieś pliczki inne. Usuwać, wkładać nowe i tak krok po kroku prowadzić te materiały. Zatem, gdyby ktoś pytał, to te pliki w takiej postaci, jak tutaj są, ja wysyłam właśnie tam do źródełka i tam sobie można je poprzeglądać. Na koniec, jak już tych lekcji będzie więcej, zrobię taki ładny spis treści, co jest w jakim odcinku. Ok, ale na razie jeszcze jestem w trakcie takiego planowania, co zrobić wcześniej, co zrobić później, co wypadałoby na samym końcu, co podzielić na jakieś kroki i w kilku odcinkach wytłumaczyć, także dajcie trochę mi też czasu, aż ja sobie też to uporządkuję. Jakbym miał więcej czasu, może zrobiłbym to od razu, ale tutaj te odcinki powstają w taki trochę elastyczny sposób. Mam tylko na kilka do przodu, nie wiem jeszcze, co będzie dalej. Planów, pomysłów jest dużo. Tyle na dzisiaj. Miłej reszty dnia.